Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał ustawę o autoryzacji obrony narodowej, NDAA. Zwiększa ona budżet niemal wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA. Tuż po pojawieniu się tej informacji pojawiły się obawy, że Stany Zjednoczone przygotowują się na jakiś konflikt zbrojny. Nowe fundusze przeznaczono na, jak to określono, przeciwdziałanie ekspansji militarnej Chin. Trudno odbierać to inaczej niż jako zapowiedź intensyfikacji niepokoju w Azji. Wspomniano też konieczność wspierania inicjatyw w celu wzmocnienia obrony Ukrainy. Jest to dość ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że ogłoszono raczej coś odwrotnego, bo w obliczu prawdopodobnej inwazji Rosji na Ukrainę i po rozmowie Bidena z Putinem zadecydowano o czasowym zakończeniu współpracy między armią amerykańską a ukraińską. Wojna USA z Chinami wydaje się być tylko kwestią czasu i może się ona rozpocząć już wkrótce. Punktem zapalnym konfliktu będzie Tajwan, który ma amerykańskie gwarancje. Podczas gdy dla Chińczyków Tajwan to zbuntowana prowincja, ewentualna wojna o to państwo może jeszcze bardziej zakłócić dostawy półprzewodników, których i tak brakuje na świecie. Wielką niewiadomą w tym równaniu jest Rosja. Może ona pójść na układy z Chinami albo ze Stanami Zjednoczonymi. Niewykluczone, że jeśli Rosja zdecyduje się wesprzeć USA, to Amerykanie pozwolą im połknąć kawałek Europy Wschodniej. Jeśli natomiast Rosja zdecyduje ruszyć na USA razem z Chinami, niewykluczone, że może wkrótce dojść do kolejnej wojny światowej. W obliczu takiej sytuacji międzynarodowej nie należy też zapominać o Iranie, który to wciąż usiłuje stworzyć swoją broń atomową. Trudno jest się więc niejako dziwić, że potencjał Imperium Amerykańskiego wciąż rośnie, o czym świadczą wielkie wydatki na zbrojenie. Sęk w tym, że Chiny szybko nadrabiają ten dystans, a Amerykanie, parafrazując, muszą dobrze wybrać moment na ostateczne rozwiązanie kwestii chińskiej, dopóki mają jakąkolwiek przewagę. Tymczasem Polsce pozostaje liczyć na to, że nasi międzynarodowi sojusznicy nie wplątają nas w ten konflikt.